Jeszcze dziś w Polska na Dzień Dobry Weekend. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie jest jednym z organizatorów uroczystego złożenia szczątków trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Wiceprezes fundacji Juliusz Szymczak-Gałkowski opowie nam o uroczystościach, które odbędą się dzisiaj w Świątyni Opatrzności Bożej. Zima zbliża się wielkimi krokami. To czas przygotowywania przeróżnych pyszności z warzyw i grzybów. Mowa o sztuce wekowania. Dietetyk Anna Kobylińska opowie nam trochę, jak poprawnie wekować, a także zdradzi dietetyczne sekrety niektórych warzyw. Za nami 104. rocznica odzyskania niepodległości. Wspominamy w niej ojców niepodległości: Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego czy też Józefa Piłsudskiego. Artysta plastyk Wojciech Korkuć opowie nam trochę o niezwykłej sztuce plakatu patriotycznego. I z nami już w studiu kolejny gość, pani Anna Kobylińska, dietetyk, Zrozumieć Zdrowie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. I widzę, że dzisiaj na stole nie tam jakieś dziwactwa, tylko jest burak, jest cebula, jest czosnek, nasze grzyby z polskiego lasu. Oczywiście, ogóreczek kiszony. Bieszczad, Bieszczad, tak, ponieważ wekując i w ogóle jedząc warzywa, musimy baczną uwagę zwracać na to, jaka jest ich jakość, żeby to była żywność tak zwana żywa, czyli taka, która została pozyskana z natury i niczym tam dodatkowo jej nie wzmacniano. Czyli chce pani powiedzieć, że ma pani jakieś swoje punkty, gdzie można kupić i być pewnym. Tak. Tak? Chyba, że pani sama hoduje. Też w naszym rajskim ogrodzie wszyscy słuchacze i miłośnicy Zrozumieć Zdrowie znają mój rajski ogród i tam rzeczywiście blisko ziemi, blisko natury, wszystko to, co z niej pochodzi. Pani Anno, zatem jak wybrać po prostu dobre produkty, bo odnoszę wrażenie, że jest taka moda na produkty bio, ale jeżeli widzimy w sklepie ten napis bio, czy to rzeczywiście są produkty biologiczne? Tych nazw jest dużo. Bio, eko, organik. Tak, dlatego powinny być. Organiczne powinny być rzeczywiście bio, gdyż one podlegają zupełnie innym kontrolom. Jest jeszcze nadawany taki europejski znak, że to są bio składniki i jeżeli ten znak jest nadany przez Unię Europejską, to z całą pewnością musi być to bio. I te produkty są zupełnie inaczej sprawdzane, kontrolowane i faktycznie w większości przypadków wydaje mi się, że warto troszkę dopłacić i mieć właśnie pewność. I postawić na zdrowie. Tak, postawić na zdrowie. Bo jeżeli przygotujemy coś, co jest dobre, jakościowo dobre, prawda, to później nie musimy wydawać na różnego rodzaju medykamenty i troszczyć się zbyt mocno. Nie chcę tutaj wchodzić w medycynę, która jest oczywiście bardzo potrzebna, ale wtedy rzeczywiście pojawiają się wielonarządowe problemy zdrowotne, wielonarządowe mitochondriopatie, czyli zaburzenia metabolizmu komórki, mitochondrium komórkowego. Jeżeli do naszego organizmu dostają się substancje wręcz niebezpieczne. Mówię o metalach ciężkich, mówię o środkach ochrony roślin. Nie chcę tutaj wymieniać nazw, ale myślę, że osoby, które dbają o swoje zdrowie, doskonale wiedzą, o czym tutaj nadmieniam. A zdrową dietą jest o tyle fajnie, że to nie tylko dbamy o nasz żołądek, ale dostarczamy elementów do właściwie każdej części naszego organizmu. Tak, oczywiście jesteśmy zbudowani z bilionów komórek, ale nim te wspaniałe i niezbędne produkty, witaminy, mikro, makroelementy, enzymy, koenzymy, aminokwasy, nim to dotrze do naszych komórek, musi sprawnie funkcjonować przewód pokarmowy, czyli czystość żołądka. Czyli ta flora jelitowa nasza, te bakterie, które tam odżywiamy. Jeżeli tam... Czyli zdrowie zaczyna się w jelitach. W jelitach, a jelita to jest nasz drugi mózg, chociaż ja uważam, że to jest absolutnie mózg numer jeden, bo i funkcjonowanie całego zestawu enzymów, układu hormonalnego, to ma powiązanie bezpośrednie i nadrzędne z jelitami, z pracą przewodu pokarmowego. Pani Anno, żeśmy lekcji biologii tutaj nie zrobili. Tak, porozmawiamy o tym. Kiszonki. Kapusta kiszona, ogórek kiszony, jakie one mają właściwości? W
wspaniałe właściwości. Mhm. Zdecydowanie lepsze niż te warzywa według medycyny świętej Hildegardy mają na surowo. Na przykład ogórek to 95% to woda. Mhm. Tak, to woda, ale woda właśnie ta żywa woda, czyli ustrukturyzowana, czyli taka, jaka jest kompatybilna do naszych komórek, do naszego ciała. Ale w momencie, kiedy ukisimy ogórki, prawda, i tutaj dodamy, ja tutaj pokażę, tutaj już mamy ten właśnie kwas mlekowy, ten ferment, który jest potrzebny. Jest oczywiście czosnek, jest koper włoski, ale zawsze do wszystkich kiszonek dodaję takie wspaniałe przyprawy. Nie będę tutaj robiła reklamy, tylko pokażę. Tak, z przyprawą można robić reklamę, więc Bertram Galgant Hildegardowy. Czasami do kiszonek. Tak, oczywiście, ale także pieprz, ziele angielskie, listek laurowy, jak najbardziej tak. No i chrzan. Chrzan to jest w ogóle fantastyczna roślina, bardzo dla nas dobra i dla człowieka chorego i zdrowego, według medycyny Hildegardowej, która nie tylko dodatkowo konserwuje, prawda, żywność, którą wkładamy do słoika, ale dodatkowo jeszcze nam daje wspaniałe wartości prozdrowotne. Mhm. Więc ogrom witaminy C przede wszystkim, która jest podstawowym antyoksydantem. Chyba też w kapuście kiszonej. Mnóstwo witaminy C. Oczywiście. Mnóstwo witaminy C, ale także witaminy z grupy B. I na przykład w kiszonkach mamy też mikroelementy. Mamy żelazo, mamy potas, mamy trochę wapnia, a mamy też kwas foliowy, którego jest tak naprawdę niewiele w naszym pożywieniu. Więc kiszonki dokwaszają nam żołądek. Dokwaszają żołądek, żeby on lepiej trawił. I teraz w obecności jakichś dodatków, czy to będą produkty mięsne, które nie do końca rekomenduję. Ale je pani mięso, czy już pani zrezygnowała? No myślę, że jeżeli to jest dwa razy do roku, to jest wszystko. Dlatego dwa razy w tygodniu pani. Nie. Kiedyś jedzono jedne święta, drugie święta. Wielkanoc, Boże Narodzenie, jest mięso i to z tym chrzanem najlepiej. Tak. Chrzan. Anno, powiedzmy jeszcze o czosnku, bo widzę, że na stole jest czosnek, ale ususzony, co ciekawe, który też przecież ma właśnie właściwości, no przede wszystkim zdrowotne. Wiemy, że w chorobie to jest taki podstawowy produkt. Alicyna, która jest zawarta w czosnku, tudzież mnóstwo innych wspaniałych związków, to są naturalne antybiotyki. Mm-hmm. Także dodany do kiszonek, tutaj mamy czosnek ususzony, tak samo jak grzyby ususzone. Pewne warzywa, pewne przyprawy można dodawać do kiszonek, ale niektórych się nie da. Na przykład grzyby możemy zamarynować. Tutaj jest ocet, nie ten spirytusowy, tu akurat wspaniałe bieszczackie rydze z przyprawami, tak jak mówiłam, i z cebulką. Tak? I możemy je również ususzyć, prawda? I zdecydowanie na przykład cebula, są miłośnicy cebuli. Ja też lubię cebulę, ale staram się na surowo. A ja właśnie nie wiem. Ale zdrowa, to wiem, dobrze. Że jest zdrowa, tak? Nie. Zdecydowanie lepsza jest cebula na przykład w marynacie. Marynacie z octem, takim naturalnym octem, nie spirytusowym. Albo właśnie w kiszonkach. Tutaj mamy warzywa. Na te warzywa zwrócę uwagę, ponieważ tu jest też ogórek, jest cebula, jest papryka. I teraz tak, pomidory na surowo niekoniecznie, zwłaszcza grupa krwi B musi bardzo uważać na pomidory, bo aglutynują krew. Nie są dla nas zbyt dobre, ale już po przeróbce, obróbce termicznej, na przykład w przecierze pomidorowym, zupa pomidorowa, sos pomidorowy, oczywiście z pomidorów ogródkowych. Ja się rozpędzę. Spaghetti jeszcze i wtedy mamy ten drogocenny likopen. I on jest tak niesamowitym antyoksydantem, więc to możemy za te produkty ukiszone, tak samo jak ukiszona papryka, również wydostajemy z niej to, co dobre, z cebuli to, co dobre. Natomiast to, co dla nas jest szkodliwe, obciążające, będzie neutralizowane. Więc święta mniszka z
przełomu XI i XII wieku lekarka benedyktynka zaleca nam tylko to, co zdrowe. Więc tego typu przetwory będą dla nas niesamowitą wartością zdrowotną. Czosnek, zapytała pani, naturalny antybiotyk, na surowo tak. Ale już cebula jest bardzo ciężkostrawna i powoduje powstawanie bardzo dużej ilości śluzu, tak zwanej żółci, która blokuje narządy. Czyli taki surowy pomidorek z cebulką wcale nie jest taki zdrowy, jakby się wydawało? Wcale nie jest taki zdrowy. Jak jeszcze tam dodamy dobrą oliwę z oliwek i połączymy to na przykład z awokado, to już by było lepiej. Ale jeżeli tam dodamy ogórek kiszony, to zdecydowanie poprawimy tej kompozycji możliwość przyswojenia i trawienia. Czy mogę zapytać, tak, po co suszymy czosnek? Bo grzyby rozumiem. Bo żeby odstraszyć wampiry. No, to też jest bardzo ważne zagadnienie. Już dzisiaj o Rumunii coś mówiliśmy, o Transylwanii. Ale nie, bo właśnie grzyby to rozumiem, bo zbieramy raz w roku i one mają nam służyć później na święta, jeszcze później. A czosnek jest dostępny cały rok chyba. Jest dostępny cały rok, ale na przykład ten czosnek surowy jest bardzo aromatyczny. Natomiast wysuszony już tego aromatu, on ma zgaszony ten ale aromat. Ale czy właściwości ma za ten sam? Idealne. I teraz zobaczcie państwo, no noszenie na przykład takiego czosnku w kieszeni, no to by było dziwne, prawda? Ale jeżeli weźmiemy kilka płatków czosnkowych i na przykład przemarzniemy na przystanku, czy coś nam się wydarzy, czujemy takie osłabienie, przemęczenie, dosłownie jeden taki listeczek plus dobra witamina C, chociażby z kiszonych ogórków bądź kiszonej kapusty, plus napar z kopru włoskiego, oczywiście hildegardowego, prawdziwego, nie z żadnych torebek plastikowych, nie. Tylko zioła, te nawet, które dodajemy do kiszonek, muszą mieć wartość aktywną. To musi działać. To nie może być jakiś popiół po suszeniu czegoś, tylko to musi być prawdziwe ziółko, które ma substancje aktywne. I teraz jeżeli dajemy taki jeden czosnek, odrobinę ogórka, odciążamy przewód pokarmowy, czyli nie objadamy się i pijemy napar z kopru włoskiego albo z dziewanny, albo z pelargonii, albo z języcznika. No właśnie tutaj przyniosłam języcznik i również cynamon. Cynamon. Nawet do kiszonek powinniśmy dodawać cynamonu. Do ogórków kiszonek? Tak, no można. Ciekawe, oczywiście można dodawać na przykład kurkumę. Można dodać cynamon. One nabierają zupełnie innych wartości prozdrowotnych, bo przecież to wszystko ma służyć naszemu zdrowiu. Nie zapchaniu przewodu pokarmowego i obciążeniu, tylko ma mieć wartość prozdrowotną. I taką ma. Pani Anno, tam z tyłu, czy to jest kabaczek? Bo też ma pani taki... Tak, to jest kabaczek właśnie z kurkumą. Śliczny. Tak, śliczny. W takim razie będzie dla pani dobre prezencie. Tak się widzisz, zdobywa. Tak. Zdobywa cenne rzeczy. Gdy będziesz otwierać, daj cynki, ja się zjawię. Trzeba z kurkumą. Ja uważam, że to też może być nasza naturalna suplementacja. Supplementare oznacza uzupełniam to, czego po prostu każdego dnia brakuje. A my jako społeczeństwo w obecnych czasach jesteśmy uzależnieni od smaku słodkiego. Słodycze to jest narkotyk. Więc nawet jeżeli lubimy lekką słodycz, bo na przykład niektórzy do ogórków kiszonych dodają cukru, to ja bardzo gorąco rekomenduję, żeby to był miód wysokiej jakości. I tu też jest dodana odrobina miodu właśnie Pani do tej Anno, kurkumy. Powiedzmy zatem, jaka jest różnica między tym zwykłym białym cukrem a miodem? Och, diametralna. Ja słyszałam taką teorię, że ten miód dostaje się od razu, ten cukier dostaje się do krwiobiegu. Czy to jest prawda? To znaczy ten taki cukier rafinowany, ten biały cukier. Znaczy ja mówiłam o tym cukrze z miodu, że tam jest po prostu, że w ten sposób on jest zdrowszy. Tak, zdecydowanie jest zdrowszy. Poza tym oprócz samego cukru w tym miodzie mamy ogrom mikro i makroelementów, które właśnie powstały podczas produkcji przez pszczoły
tego miodu. One są to owady tak przygotowane. Ja bardzo chętnie kiedyś bym opowiedziała właśnie o całym i tym... Świetnie, to umówmy się na taką rozmowę o miodzie. O miodzie, o produktach pszczelich. I wówczas też poproszę moich przyjaciół, którzy w okolicach Ustronia, w przepięknych miejscach, nie tylko pieką doskonałe chleby orkiszowe z prawdziwego hildegardowego orkiszu, robią też octy, na bazie których ja przygotowuję tutaj weki na zimę, ale także właśnie dbają o pszczoły, bo nie powiem, że hodują, tylko dbają o pszczoły, żeby one dawały ten najlepszej jakości miód, który jest bioprzyswajalny, który nie ma żadnych dodatków niebezpiecznych, a przecież tam mamy takie piękne rejony, polskie rejony, gdzie jest czysto, gdzie nie ma przemysłu, więc te pszczoły też zupełnie inaczej pracują. Ja się przy tym cukrze chciałem zatrzymać, bo każda choroba żywi się cukrem. Obserwując przemysł spożywczy, możemy być zaszokowani, do jakich potraw dodaje się cukier. No ja odkryłem, dosyć późno odkryłem, że w keczupie jest cukier, dlatego tak dzieci lubią keczup dodawać do różnych potraw. Ale przecież jest to mamy tu słoik, dla dzieci też z cukrem. Mamy tu słoik z pomidorami, przecież można sobie samemu taki keczup zrobić właśnie. Ale rzeczywiście, żeby że tak. Był zdrowszy. I właśnie do tego zachęcam, bo to może być też wspaniała zabawa, ale jednocześnie edukacja dla młodych. Bo my teraz jesteśmy zapędzeni, zagonieni, wszyscy wszystko mają na wczoraj. Instant. I wszystko jest właśnie instant. I zupy są instant nawet. Oczywiście. O których lepiej nie wspominać. To nie są zdrowe zupki, tego naprawdę nie polecam, ale polecam, żebyście państwo też, nasi słuchacze, nasi widzowie, zrobili właśnie taką jesienną zabawę w weki, w przetwory, w suszenie, w kiszenie, w kamionkach, na przykład ta kapusta kiszona, najpierw była w kamionce ukiszona, oczywiście też z przyprawami i dopiero później przekładałyśmy ją z mamą moją do słoików i ona została zawekowana na zimę. I to jest super zabawa też dla młodzieży, która będzie i dla dzieci, która wie, że to będzie dobre, co jest przygotowane w domu, bo przemysł z automatu się dostosowuje do potrzeb naszych, prawda, na szybko, ale to nie oznacza, że zawsze zdrowo. Oczywiście nie neguję wszystkich rzeczy, ale te wykonane w domu... Mamy gwarancję tego, co dodaliśmy. Oczywiście, na przykład z pomidorami. Tu jest przecier. Ja dodałam tutaj same zdrowe pomidory. Nie mamy takiej gwarancji, kupując w sklepie, czy tam na przykład nie poszły pomidory uszkodzone. Oczywiście zawsze można tam dodać substancje konserwujące i nic się z tym nie wydarzy, ale bacząc na to, jak bardzo dużo ludzi w tej chwili ma problemy zdrowotne, pomagam tym ludziom w rozwiązywaniu tych problemów zdrowotnych, więc trzeba wszelkiej staranności dołożyć do tego, co kładziemy na stole i posiąść tą wiedzę. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy się nią podzielić tutaj na łamach telewizji. My również. Pani Anno, jeszcze pytanie o te grzybki, które leżą na stole, ponieważ niektórzy mówią, że grzyby, czy nie wiem jaka jest prawda, ale że grzyby nie mają zbyt wielu właściwości odżywczych. To prawda czy mit? To jest mit, to znaczy, to jest one mają taki problem, to znaczy nie chcę się tutaj mądrzyć, ale że są ciężkostrawne pewnie dla niektórych, natomiast jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne, cudne o witaminy, cudne pytanie, trafiłam. Tak, uwielbiam. Mówi się, że grzyby są wszystkie jadalne. Tylko, że niektóre jeden raz. Tak. Istnieje jakiś taki dziwny mit w tej chwili, żeby zbierać muchomory, najeść się tego. Oczywiście tam są substancje aktywne. To prawda, podobno są takie wśród młodzieży zachowania. Mam niestety takich pacjentów, którzy doprowadzili się do marskości wątroby. Dzięki Panu Bogu żyją. Medycyna jedni właśnie. Muchomory, tak? Tak, tak. Ja w ogóle nie wiem, jak może komuś przyjść taki pomysł do głowy. Ale ja powiem o właściwościach jednak prozdrowotnych. I tych grzybów jadalnych. Tutaj mamy ususzone prawdziwki i podgrzybki. W marynacie, tak jak mówię, rydze. Zdecydowanie lepiej rydze spożyć na przykład prosto z patelni na dobrej jakości maśle z oliwą i z zieloną pietruszką, która też jest warzywem. No ale tego nie zamkniemy do słoika, prawda? Po to mówię zawsze, że dodaje Bertram Galgant, dodajemy przyprawy, dodajemy kurkumę, bo one ułatwiają proces trawienia.
ale same grzyby to jest niesamowite źródło witamin i mikroelementów. To nie jest prawda, że one są ciężkostrawne. No oczywiście takim uchodzącym za najlepszy grzyb to reishi. No w naszych reishi? Reishi. To jest. Tak, są takie grzyby, no tak, lecznicze, ale nasza dobrze wyhodowana pieczarka niczym mu absolutnie nie ustępuje. Ale jeżeli w lesie uzbieramy sami grzyby, sami je ususzymy, wyrzucimy stamtąd pasażerów na gapę, a nawet kurki, mówię o robaczkach. Tak jest. Ale na przykład kurki mają właściwości również antyrobacze. Czyli zjadając takie właśnie sproszkowane grzyby, można je utrzeć w moździerzu bądź też po prostu zmielić. Tak, one mają właściwości wręcz detoksykujące, wręcz usprawniające procesy trawienia. No i dzięki jedzeniu takich właśnie grzybów pozbywamy się naszych pasażerów na gapę, czyli z naszych jelit ewentualnych grzybów, pleśni, pasożytów, form przetrwalnikowych. No, oczyszczając ciało i pomagając ludziom w gabinecie, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, oczyścić. Jelita, tak? Tak, Hildegarda mówi, że kto nie oczyszcza, ten nie leczy. Kto dobrze oczyszcza, ten dobrze leczy. Więc nie ma sensu zapychania swojego ciała, a potem rzucanie się, a w 3 dni będę oczyszczał wszystko. Tego się nie da zrobić. Taka równowaga Hildegardowa, taka równowaga kwasowo-zasadowa, odkwaszanie ciała, mimo że ogórki, kapusta mówi się kwaśne, one alkalizują, one odkwaszają, dokwaszają żołądek, żeby on lepiej trawił, regenerują nam florę saprofityczną, czyli mikrobiom jelitowy, ten najważniejszy, tych najważniejszych naszych przyjaciół. I później wszystkie procesy trawienia przebiegają bez zarzutu. Zatem i grzyby, i kiszonki jak najbardziej. Ale my spotykamy się i nawet tak się przyjęło mówić, mam napisane, wykowanie warzyw na zimę. Bo to się przyjęło, że zimą nie mamy świeżych warzyw i owoców, ale z tego, co pani mówi, no to takie weki to nam cały rok powinny chyba służyć. Ależ oczywiście, że tak. Tylko, że na przykład ogórki kiszone w wersji letniej możemy zrobić jako małosolne. One nie odbiegają. Tak, one nie odbiegają jakością. I tak jak święta Hildegarda mówi, ogórek surowy jest ciężkostrawny dla człowieka. Natomiast ukiszony właśnie w postaci małosolnej z dodatkiem czosnku, przypraw, o których wspominałam, zdecydowanie będzie lepszy do trawienia. Tak. Przez cały rok mogą nam służyć. Chyba jeszcze dużo możemy się nauczyć, bo słyszałem, że na wschodzie, na przykład na Ukrainie, wszystko tam kiszą wszystko. Tak, mamy kilka tych produktów, tak, a tam naprawdę możemy się zadziwić, co oni tam kiszą. 2 tygodnie temu w zapowiedzi, zresztą bardzo mi miło, że taka zapowiedź pojawiła się, byłam tutaj u państwa, u naszych wspaniałych widzów, z naszymi wspaniałymi widzami, z owocami, prawda? Ale przepyszne tak, zresztą. Na wschodzie kiszą również wszystkie produkty. Rzodkiewkę, pomidory, kalafiory, brokuły. Brokuł, fantastyczne warzywo. Ja akurat nie przyniosłam tej brokułowej kiszonki, ale jak najbardziej... Też pani ma taką kiszonkę, tak? Oczywiście, że tak. Dlatego, że brokuły to bardzo zdrowe warzywa. One zawierają drogocenny sulforafan. A w odniesieniu do problemów zdrowotnych, które mamy w tej chwili, na przykład z autoagresji, przeróżne problemy, to właśnie ten sulforafan plus dobra witamina C plus resweratrol jako antyoksydant zawarty i w warzywach, ale też w owocach, tych ciemnych owocach, w tej ciemnej skórce owoców, to jest prawdziwe źródło zdrowia dla naszego Pani organizmu. Pani Anno, to jeszcze jeden tutaj kolega na stole. Buraczek. Buraczek, tak. Nic nie powiedzieliśmy o buraczku. Słuchajcie, a jest to pyszny, jest smaczny, można go wykować. Oczywiście. A jeszcze proszę takie pyszne zobaczyć, sałatki. Co tutaj jest. On kiełkuje, go specjalnie tak wyjęłam z wody. Tak, tu będą liście, te młode liście buracze, które można odciąć do sałatki, prawda? A tutaj mamy wek z buraków. To są ukiszone buraki, które jak rozcieńczymy i doprawimy do smaku,
mogą od razu stworzyć nam wspaniałą zupę pod tytułem barszcz na prawdziwej ukraiński. Kiszonki. Ale sam Ukraina się przewiedzie. Dobrze, też? Ukraiński to byłby z dodatkiem na przykład śmietanki fasoli. Chyba też. Fasoli, marchewki. Marchewkę też możemy kisić. Właśnie tutaj w tej kiszonce jest marchewka. Do tego można właśnie dodać fasolę. Fasolę trzeba wcześniej namoczyć, a potem dodać właśnie i ugotować z kiszonymi burakami. Można tam dodać oczywiście selera gotowanego, seler naciowy można dodać. Też pyszny, zdrowy. Tak. No i oczywiście fenkuł, czyli koper włoski. Uwielbiam fenkuł. To jest w tej chwili to jest najlepsze warzywo. Według Hildegardy to jest warzywo numer jeden, tak jak kasztany jadalne. I kiedyś też bardzo chętnie bym opowiedziała o właściwościach magicznych wręcz dla naszego zdrowia, a tak niestety nieznanych w naszym tutaj rejonie klimatycznym kasztany jadalne. Te z placu Pigalle, rozumiem. No. Tak się utarło, że tak powiedzieć. Pani Anno, a co z serem feta? Bo wspomnieliśmy o tym fenkule, wspomnieliśmy też o burakach. Ja wiem, że one się świetnie łączą. Sama tak czasami jem właśnie z jakimś serkiem słonym, na przykład feta. Można tak połączyć? Można tak połączyć, pod warunkiem, że jesteśmy przekonani, że mamy odpowiednie moce przerobowe do strawienia tego. Najpierw badania, później danie. Nie, po prostu trzeba jednak tam umieścić właśnie kiszonkę, żeby dokwasić swój żołądek, albo napić się odrobinę soku z kiszonej kapusty, bądź też z ogórków. Dokwasimy żołądek i wówczas on nam na pewno i ser feta dobrej jakości strawi. Ja tylko przestrzegam przed produktami light. To są to bardzo chyba szkodliwe większość produkty. Dietetyków tak mówi, a niestety taka pierwsza myśl przy odchudzaniu, dobrze kupię light. Nie. Nie. Jak uczyłam się medycyny tradycyjnej, pan profesor zawsze zwracał na to uwagę, że wszystkie produkty light to jest wielkie niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, ponieważ to nie do końca tak jest, jak podają producenci na opakowaniu. Trzeba było tutaj wejść w proces technologiczny i odciąganie tego tłuszczu. Właśnie ten tłuszcz jest nam bardzo do szczęścia potrzebny, jeżeli on jest tłuszczem prawdziwym. Jeżeli nie odłoży się w miejscach, w których sobie tego nie życzę. Oczywiście, ale jeżeli przewód pokarmowy funkcjonuje prawidłowo, na pewno będzie wszystko w dobrej kondycji, będą prawidłowo przebiegały procesy trawienia, wydalania, ale jednocześnie budowania odporności. Nasza odporność jest niesamowicie związana z pracą naszego przewodu pokarmowego, właśnie tych bakterii jelitowych, tych bakterii saprofitycznych. Więc kiszonki i weki o każdej porze roku będą dla nas wielką Pani Anno, jeszcze korzyścią. Tylko jedna krótka kwestia. Proszę. Na koniec. Wspomnieliśmy o tych kiszonkach, ale też o tym tłuszczu, który ja powiedziałam, że czasami się odkłada nie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli. Te kiszonki chyba także mają właściwości odchudzające. Tak, oczywiście, poprzez właśnie działanie antyoksydacyjne, poprzez zawartość witamin, mikroelementów z witaminą C i z witaminami z grupy B na czele. Ja jeszcze tylko wrócę do grzybów suszonych, bo teraz sobie przypomniałam, że to jest też źródło witaminy B12, która na przykład w dietach wegetariańskich to jest naprawdę duży problem. Więc dlatego grzyby są tutaj wielką wartością. I jeżeli połączymy, spożywamy tłuszcze, które są nam bardzo potrzebne, to musimy tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Eliminację tłuszczy utwardzonych, uwodornionych, częściowo uwodornionych. To są te wszystkie tłuszcze przerobione. To te nie. Czyli margaryna nie. Nie, margaryna tylko masełko, nie. Tak? Prawdziwe masło, takie 100% masła w maśle, dobra oliwa z oliwek. I tu do niektórych weków jest również, na przykład do tego weku, do tego jest również dodana właśnie dobra oliwa. No i oczywiście do przecieru pomidorowego. No i z tego możemy błyskawicznie przygotować wszystkie, wszystkie potrawy, które służą naszemu zdrowiu. Jak no to miło się zrobiło, to do kuchni, tak, ale jeszcze chwila programu. Jeszcze tak, jeszcze możemy porozmawiać o tych tłuszczach na przykład, bo też takie relacje słyszę z poprzednich pokoleń, że przecież no, też było trochę trudniej może o niektóre produkty, ale są dziadkowie nasi, którzy jedli tłusto przez całe życie i byli zdrowi. Tak.
Tak, i szczupli. I byli zdrowi i szczupli, więc to nieprawda, że tłuszcz będzie nam umiejscawiał się tam, gdzie nie chcemy. Taki tłuszcz umiejscawia się, jeżeli on jest właśnie tym tłuszczem niedobrym, tym tłuszczem utwardzonym, uwodornionym, tym tłuszczem rafinowanym. Te tłuszcze to jest w ogóle nie do strawienia dla naszego organizmu. Musimy sięgnąć po to, co dobre, co było naturalne. Tak, to prawda, kiedyś były mięsa, tłuste mięsa, które nacierało się właśnie przyprawami i łączyło z kiszonkami. I naprawdę stanowiło to fantastyczną wartość zdrowotną. Dlaczego? Bo wprowadzało ciało w tak zwaną ketozę. Oczywiście, to teraz bardzo popularna dieta ketoza. Tak, ale niektórzy nie rozumieją, co to jest ketoza. Ketoza to jest tak naprawdę styl życia, który trzeba dobrać w sposób bardzo indywidualny dla człowieka. Tak samo jak post powinno się dobrać dla danego człowieka, bo tych postów jest bardzo dużo. My to kojarzymy jako zjawisko pejoratywne, prawda? Post, czyli głodzenie. Nie. Wyzwanie też czasem, żeby jakoś przez to przejść. Tak, oczywiście. I oczyszczanie, ale czyli dochodzimy oczyszczanie, do tego, co pani powiedziała. Tak samo ketoza to nie jest jeden rodzaj diety. Jest ketoza wegetariańska, ketoza klasyczna, ketoza z ograniczeniem jedzenia, z restrykcją kaloryczną. Jest mnóstwo rodzajów ketozy, ale ona właśnie polega na jedzeniu dobrych tłuszczy, zwłaszcza tłuszczy roślinnych, tłuszczy zwierzęcych też. I ograniczeniu węglowodanów. W wycięciu węglowodanów. Tak naprawdę. Jak nowotwór po prostu. Tak, dokładnie tak, bo każda choroba żywi się cukrem. Aczkolwiek dobre węglowodany są nam potrzebne i takie właśnie zawarte są w warzywach, w owocach, w prawdziwym hildegardowym orkiszu. Podkreślam słowo prawdziwy, bo ten, który zasadniczo spotykamy w sklepie, niestety nic nie ma wspólnego z prawdziwym orkiszem. Ten temat też chętnie bym tutaj rozumiała. Zapraszamy już na kolejną rozmowę, bo mamy jorkisz i miód, mnóstwo rzeczy do obgadania. Anna Kobylińska, dietetyk, była naszym gościem. Zrozumieć zdrowie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję Państwu. Wierzę, że chociaż małymi kroczkami, powolutku dojdziemy do niesamowitych rezultatów zdrowotnych. A jeszcze na koniec, tak myślę, że to jest bardzo ważne, że przygotowywanie przetworów w obecnych czasach jest zaoszczędzeniem. Sposobem na inflację. Tak, jest sposobem na inflację. To jest proste. No przecież burak to jest jedno z najtańszych warzyw. Tak samo jak czosnek, jak cebula, jak obecnie jeszcze papryka, reszta pomidorów, kiszona kapusta. Przecież to jest proste. I może stanowić niesamowite wsparcie tylko dla naszego trzeba zdrowia. Trzeba się w te słoiki zaopatrzyć najpierw. Tak, tak. Najpierw. Ale później nam zostają, więc można bardzo to wszystko dziękujemy. Raz jeszcze pani Anna Kobylińska, Zrozumieć Zdrowie. Zapraszamy też na profil na Facebooku, na Instagramie. Tam relacje wspaniałe. Dziękuję. Zawsze pełne pozytywnej energii. Staram się. Jeszcze mogę. Na koniec hasło. Weki, dla ludzi. Weki zamiast apteki. Weki dla ludzi. Świetne hasło. No. Kupuję to. Wspaniałe. A ja sprzedaję za darmo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A już za chwilę wrócimy do tego weekendu, który jest pod znakiem biało-czerwonym. Wojciech Korkuć za chwilę będzie naszym gościem. Porozmawiamy o ojcach naszej niepodległości. Do zobaczenia.